poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. To tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Sel, pal! Nie, mamuleci, no. Powinieneś celować we mnie bardziej w lewo. Trochę bardziej w lewo, no. Dobrze? Nie. No, tak jak ojciec, no. Tak. Dobrze, tato? Tak. Wyjątkowo zimny śnieg mamy w tym roku, wiecie? Najprawdopodobniej również wyjątkowo w tym roku mamy śnieg w mieszkaniu. No ale jakaż to wygoda w zasadzie. Tak i pomyśleć, że gdybyśmy w zeszłym roku wybili szybę, tak jak teraz, to mielibyśmy już w zeszłym roku zimę dosłownie pod dachem. Tak, spróbuj i ty, Marylko, rzucić sobie pigułą w dziadka Jacka. Zobacz, jaka to wspaniała zabawa. Tak, spróbuj, Marylko, to nic innego. Oj, no, nie mam czasu na zabawy. Wiesz przecież, Grzegorzu, że od wczoraj zajmuję się chałupnictwem. Ja pierwsze słyszę. Mam do ciebie żal, Marylko, że ona powinna o wszystkim mówić mężowi. Wspaniały. Czarujący. Ten dowcip. Jaki dowcip, ojcze? No ten, który wczoraj opowiadał Maurycy. Szokujący, zastanawiający i niebywały. Jaki dowcip? A, wiem. Wczoraj Maurycy rzeczywiście opowiedziałeś nam pewien dowcip. Pamiętam. Wszyscy się bardzo serdecznie uśmiali. Tak, no z wyjątkiem dziadka Jacka, który popadł w zadumę. No kiedy go wczoraj, panie, opowiedziałeś, to już myślałem, że wszystko rozumiem. I chciałem się rozśmiać, kiedy nagle, panie... Trzask praski po wszystkim. Dopiero właśnie w tej chwili, po zastanowieniu, rozumiem, panie, wszystko... A, o Boże, kochanie, to było naprawdę ujmujące. No, dobrze, tato. Maurycy, słuchaj, a jak ty to robisz, że twoje piguły są niezwykle gładkie i twarde? Moczę je w wodzie. Woda, ojcze, zamarza natychmiast. W naszym mieszkaniu mamy obecnie temperaturę około minus 10 stopni. No, patrzcie państwo, minus 10? Patrzcie państwo, minus 10. No niech ojciec nie narzeka. Siedzi przecież ojciec na najlepszym miejscu w całym mieszkaniu. Każdy by chciał siedzieć na żelazku. Każdy by chciał siedzieć na żelazku. Dziadek ma paskudną cechę powtarzania. Bezmyślnego powtarzania czyjś myśli. Ja wiem. Nastawię sobie żelazko na len. No i co, papu? No, jest jakby chłodniej. Aj, dobrze, że uszyłam ojcu zimowe spodnie z prześcieradła. Wełniane mógłby najprawdopodobniej przypalić. No, odgarnę śnieg spod parapetu. Zrób to, Grzegorzu, zrób. Jest coraz ciemniej i trudno mi pracować. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, dziecko. Dobry wieczór, Jacuka. Zrób to jeszcze raz, najdroższa. Lubię, kiedy mnie całujesz. No. Nie jest ci zimno, Jacunku? Do pasa nie. No, to już coś. Przynajmniej jest mu ciepło połowicznie. Tak, a ty, kochana, nie zmarzłaś? No, gorąca krew, wiem. Skąd dziadek wie? Wystarczy dotknąć. No, cały czas dotykał ojciec żelazka. Mylisz się, dziecko, jedno nie przeszkadza drugiemu. W 1906 spory oddział policji śledczy ścigał Zachariasza Dorozińskiego, który ścigał, ma się rozumieć, mnie. Chytry ten zabójca Igi Korczyńskiej uciekał przez te zamarznięte jezioro. Kiedy już go mieli, panie, ująć, dał nurkaw, panie, w przerębel, ciask, praski po wszystkim i szukaj wiatru w poliu. Będę matką. Chrzestną, wiem. Nie, rodzoną. Cieszysz się, Jaculku? No tak. To nakłada na mnie zupełnie nowe obowiązki. Dlaczego na dziadka? Milcz, Markaciu. Wiem, co mówię. O, Maurycy, nikt cię nie pytał o zdanie. Przecież Sylwia jest moją narzeczoną. Kto mówi, że nie? Oczywiście jestem twoją narzeczoną. Przecież mamy zamiar się pobrać. No, otóż to. W tej sytuacji w zasadzie powinniście się pobrać. Dziecko powinno mieć rodziców, no, prawda, Marylko? Tak, sądzę, że tak będzie najlepiej. Dziecko powinno mieć pradziadka, sądzę, że tak będzie najlepiej. Co na ojciec mruczy? Słuchajcie, jestem jak Azja. Jak co?
Co? Azja, taki kontynent. No co też ojcu przychodzi do głowy? Miałem na myśli psiachłośka różnica temperatur. Rzeczywiście. Tak. Do pasa ma dziadek 40 stopni, a od pasa w górę tak jak w pokoju, minus 10. Aha. Różnica temperatur rzeczywiście imponująca. Aha. Imponująca. Jestem jak imponująca Azja. Jacek Azja Posiepsiński. Może dostanę za to jakieś odznaczenie nawet. No za bardzo prawdopodobne. Za coś takiego w zasadzie powinno się odznaczać. Kto tam? Ktoś puka. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie przeszkadzam? No nie. Nie, nie. Nie, nie, tak nie. Nie. Będę miała dziecko. No tak, to nakłada na mnie zupełnie nowe obowiązki. Dziadku, znowu? Nie jestem już dzieckiem, Marylko. Przyjeżdża do mnie siostrzeniec z dzieckiem. Na długo? Siostrzeniec na krótko, ale dziecko na dłużej. Nie będę ukrywać, że siostrzeniec obiecał zostawić mi sporo gotówki. Proszę? Na utrzymanie dziecka. Czy to będzie jakaś taka okrągła siumka? No, znając gest siostrzeńca, tak, tak. To będzie poważna suma. Poważna suma. Panno Ingo, musi pani wiedzieć, że ja bardzo kocham dzieci. Wiem, o tym wiem, panie dziadku Jacku. Wszyscy są o panu tego samego zdania. Zapuścił pan brodę? To nie brodę. To sopel, jeden pokaźny tak, sopel. No, od kiedy wybiliśmy sopel. Szybę w oknie, mamy tu bardzo niską temperaturę właśnie. Tak. Właśnie dziadek dlatego siedzi na żelazku, panno Ingo. Po prostu na żelazku? Po prostu, jak najnormalniej w świecie. Słuchajcie, kto szuka, ten znajdzie. O czym ojciec mówi? O sobie. Znalazłeś to się? Tak, najdroższa, szukałam i znalazłem piesku. Niech dziadek nie zwraca się do mojej narzeczonej per piesku. Ale kto by tam dbał o takie rzeczy? Pomyślcie, jestem psiakotka odkrywcą. No, rzeczywiście, wężył tak. Ojciec przez cały tydzień w spiżarni. I nie na darmo, Marylko, nie na darmo. Odkryłem mnóstwo dżemu. Żyłę dżemu. Co? Tak. Kupiłaś dżem, Marylko? No, przecież wiesz, że nie stać nas. No. Oj, to nie ja. Nie kupowałam zupełnie dżem. Ja też nie. A nie ja. No to ja pójdę sprawdzić. Ja słuchaj, ziła dżemu znajduje się pod ścianą, w tej szafce pod ścianą tam. No. Tak. Muszę już iść. Tak, to ja odprowadzę panią, panu Ingo. Może nawet wpadnę dziś do pani, prawda? A być może nawet uda się pani mnie zatrzymać tym razem na herbatce. Jeść nie będę. Słowo. Wolałabym spacer. Może mógłby pan, panie dziadku Jacku, wyjechać wózkiem? A niestety nie mogę, nie. Prawda? Straszna jest gołoleć, prawda? No, tak. Lodowica, panie. A ja jeszcze nie opanowałem kontrolowanych poślizgów. Wyjedziemy, jak je opanuję. Kwestia czasu. Tak. Sprawiłem dziadkowi wspaniałe opony. Z kolcami. Bo ja nie wiedziałem, co mnie tak panikuje. Patrzcie państwo, to idziemy, panie Ojego. Tak. Idziemy. Dobranoc. Dobranoc. Ależ tego Jaculka szelma. Poszli na herbatkę. Chodź, Maurycy, idziemy do swojego pokoju. Rozmawiamy o naszej przyszłości. Idźcie, dzieci, idźcie. No ładna mi w zasadzie żyła dżemu. Co się stało, Grzegorzu? Dziadek wywiercił dziurę w ścianie. Znowu? No znowu, tym razem trafił na szpiżarnię naszego sąsiada, pana Włodzimierza. Rozumiem. A u pana Włodzimierza dżemu najprawdopodobniej, jak to się mówi, w brud. No właśnie, i trzeba będzie przepraszać. Póki co można poczekać parę dni. Tam jednego nie trafiło. No racja, jakaś ty rozsądna, Marylko, prawdziwa gospodyni. Ciekaw jestem, Marylko, jakiej też to pracy chałupniczej podjęłaś się ostatnio, co? No nic wielkiego, takie głupstwa. No, nie chciałem przy dziadku i Maurycym przyciskać cię do muru, ale teraz musisz mi to powiedzieć, Marylko. Co, Grzegorzu? Nad czym obecnie w zasadzie pracujesz? No, no mów, proszę. Przyrzeknij, że nie będziesz się gniewał. No, przyrzekam. No. No, wierzę ci. Otóż ja... Przepraszam, idę do łazienki. No mów, Marylko. Nie denerwuj się. To nic strasznego. Ja, mój drogi, właśnie... Przepraszam, idę do Maurycego. Swoją drogą, jaka z tej naszej przyszłej synowej subtelna kobieta. Ta. Przepraszam, idę do łazienki. Przepraszam, idę do Maurycego. Jest naprawdę doskonale wychowana. No, co dom poprawczy, to dom poprawczy, prawda?
No nie zagaduj. Czym ty się zajmujesz, Marylko? Grzegorzu, jestem podła. Nie zniosę tego dłużej. Marylko! Oj, chcą wydrukować mój pamiętnik i poprawiam w nim błędy ortograficzne. A jesteś podła. Wiem, ale już przepadło. Jak się pisze uwiódł? Przez U czy przez O z kreską? Nie wiem, a w jakim kontekście? 40 mężczyzną, który mnie uwiódł, był... No to w zasadzie przez O z kreską. Słyszysz? Co? Nie. Ktoś gra na pianinie. No to pewnie panna Inga. Znowu ubłodzi dziadko. Oj, panu Inga, kochania, no dlaczego wzięła nie z ciebie? Zgłodniałym wodzisz po mnie wzrokiem. Rytmicznie ci faluje damska pierś. Miłosna noc jest w oczach okien. Gdy czekasz na me zwykłe, weź mnie weź. Rozczarowania będziesz trochę. Na wodzie zmysły musisz trzymać swe. Ja cię naprawdę bardzo kocham. I to nie moja wina, że możesz mnie mieć, ale nie dziś. Jak chcesz iść, to idź. Nic dziś z miłości moja srebrna. I argumentacja całkiem niepotrzebna. Choć rozumiem, że ci smutno, że ci źle. Dziś definitywnie nie. Nie? Nie? Niech pani zrobi mi herbatę. I proszę dłoni nie całować mych. W końcu przyleje pani kwiatem. No, ja na herbatę tutaj wpadłem dziś. Kobiety lubią mnie pasjami. Choć lat mam 76,5. Gdy mogę, to co mogę dam im. Nie kryję, chciałbym pani lecz. Możesz mnie mieć, ale nie dziś. Tak, dziś już wolę iść. Nic dziś z miłości moja srebrna. Ani miejsca, ani pora odpowiednia. Choć rozumiem, że ci smutno, że ci źle. Dziś definitywnie nie. Nie. Nie.